Patrzcie, pokażę wam w ogóle, jakie skarby ostatnio nazbierałem. Tu mamy taki, wiecie, beko czajniczek, no zajechany jest w środku, ale wam też pokażę. Dobra, trzeba jedną ręką. Sprawdzimy w ogóle, czy on działa, czy się nadaje, wiecie, na śmietnik, czy coś z niego będzie, ale designik taki, patrzcie, no nie jest źle, nie jest źle. Tu trochę, wiecie, opatrzcie, trochę ścierką trzeba przetrzeć, ale no i śmiga, wszystko świeci, no elegancja, Francja. Ciekawe, czy gotuje. No słychać, że leci z koksem. Zobaczymy, czy się sam wyłączy. Dobra, zaraz sprawdzimy, ale pokażę wam też. Dobra, później wam pokażę, niech to się gotuje. Obczajmy inne graty, teraz lecimy z koksem. Zrobię wam prezentację, co się tam ostatnio, tak wiecie, nieskromnie się pochwalę, co się udało upolować. No tutaj nie wiem, tu są jakieś zasilacze, jakieś dziadostwo, to wiecie, nie będziemy o tym gawać. Tu patrzcie, jaki koral. Ponoć to jest, nie wiem, jakiś królowej angielski, ale nie jestem pewien. No tu jest jakaś cenówka, dobra, nie będę wam pokazywał. No to nie są tanie rzeczy, to wiadomo o tym, nie? To już znacie mnie, wiecie, że ja dziadostwa to ja nie tykam. Tu jakaś płyta, dobra, nieważne. Tu mamy, patrzcie, dwa takie kosze i no rewelacja, one są w ogóle niezniszczone. A i do tych płyt, jeden filmik o tych płytach VHS, jakby ktoś był zainteresowany, to wiecie, taki gniot nakręciłem dla tych retro, co lubią to. To możecie zobaczyć, bo też ten kosz był właśnie, znalazłem na śmietniku, rewelacja. Co my tu mamy z ostatnich łowów? Patrzcie, taki plecak Nike'a. Kurczę, czarny, elegancki. No powiem wam, patrzcie, no tu jest takie lekkie przetarcie, no ale powiem wam, no co, na trening jeszcze można spokojnie latać, to no, nie ma o czym mówić. A ten to mam taki, patrzcie, drugi też był tam w tym samym śmietniku. Ten to wygląda zacnie, zero przetarć. Powiem wam, no ten to będę miał tak na niedzielę, jak to się mówi, nie? Wiecie, pod muszkę coś tego, pod krawacik, nie? No bo to nie są tanie rzeczy. Okej, okay, a tu było taki do czyszczenia, jak to się mówi, tapicery, takich akcji. No nie wiem, ta moja, no patrzcie to, co tam się dzieje. No jest trochę zajechana, no nie wiem, nie mam czasu, na razie po śmietnikach latam, no ale spróbuję ogarnąć. Dobra, co tu mamy następne? Patrzcie, tu jest taka kurtka Adidasa, w ogóle niezniszczona jest, no nie mój rozmiar totalnie, bo to jest, ja to chyba tam już, nie wiem, parę X-ów potrzebuję, ale to jest, patrzcie, oryginalna, niezniszczona, eleczka. Jakby ktoś był chętny, no to wbijajcie w komentarze, piszcie do mnie, śmiało ją oddam. Niech się, kurde, wiecie, dobrze nosi, nie? Jak to się mówi, bo mi niepotrzebna. Co my tu mamy? Znowu te filmy. Z tymi filmami to zrobię też jeszcze jakiś tam filmik. O, tutaj jest znowu jakaś krowokoza. Nie wiem, co to jest. Hej, hej, piękna coś jesteś, jakby coś masz brudną mordę, jak to się mówi. Hulala, ona gdzieś się musiała z kimś tam, powiem wam, łajdaczyć coś. No, była, nie była grzeczna, tak mi się wydaje. Dobra, nieważne, co tu mamy, kable mamy, patrzcie, do tego. Ale one coś tam mi wpisali w tych, że one są jakieś nie halo. Nie w ten czas, ja was przepraszam, ale z nimi chyba jest wszystko halo, bo one jakieś takie są, wiecie. To jest produkt chiński, więc też nie wymagajmy, że to będzie jakiś tam, wiecie, cud miód, nie? Produkt chiński, no to jakość chińska. Tu takiego powerbanka znalazłem, proszę bardzo. Tu jakieś dziadostwo do telewizji, no nie wiem, nie znam się, komuś mogę oddać jak chcę, bo mi takie coś niepotrzebne, ale patrzcie, jakie tu mamy, kurde, rodzyny, błagam was, patrzcie, Samsung, nie wiem, jak ktoś zbiera retro, takie shity, no to mogę chętnie mu oddać, bo jak nie, to ja, wiecie, ja puszczam to w obieg, następny śmietnik, niech sobie ktoś znajdzie, nie? Nie ma sensu, a tu patrzcie, jakie te radyjko Sony. Też takie fajne, nie? FME Walkman w ogóle. Klawo to wygląda. Ciekawe, czy działa. Nie wiem, tam jakieś karty z pieniędzmi, no ale to nie dla wszystkich pokazuje. Żeby mi się, wiecie, tutaj z krzywą mordą też nie wszyscy wpychali, bo to tak nie jest. A tu patrz, jaki w ogóle cool ten znalazłem. Totalnie nie wiem po co mi, bo stacjonarny to jest telefon. Ale kurde, patrzcie, jak Bond. 00, kurde, nie, zaraz wykręcę może.
Na pierdziele, nie wiem jak to ogarnąć. Popatrzcie, on już jest dosyć zaawansowany technicznie. Nie ogarniam tematu. Flash, coś. Kurczę, wyłącznie. Coś się dzieje z nim. Nie wiem, chciałem przekręcić, ale to dobra, to później zadzwonimy. Dobra, następne, patrzcie, New Balance nowe. No, no może prawie nowe, no ale są no w ogóle nie przetarte. No. Moim zdaniem, no, to ja bym to powiedział, że to są nowe. Ktoś w sklepie może ubrał, wiecie, miał brudne nogi, ten i odstawił i wyrzucili. Ale buciki są zacne. Też jakby ktoś był chętny, to jest siódemeczka. Śmiało walić w komentarze. Są za free do oddania, bo tutaj wiecie, ja tam po prostu jestem już finansowo, uwolniłem się w tym świecie, już mam tyle hajsu, że no nie potrzebuję więcej, nie potrzebuję, więc oddaję wszystko za darmo. Odkurzacz jest też taki, patrzcie, do oddania, jakby ktoś był chętny. Co my tu mamy? A, tu taką Skaja maszynkę jeszcze też znalazłem. W ogóle nie wiem, o co chodzi w tym, wiecie. Totalnie, no wyglądało to w śmietniku ładnie, to wziąłem. Nie znam się. O, tu mamy taką, o, do czego to jest ta pompka? Bo włączałem, ona ryczy, ona działa elegancko, ale nie wiem, do czego ona jest w ogóle. No fajna, nie? No ale samo fajne nie wystarczy. Tutaj był jeden ten router. Ciekawe, czy już wyciągnął. No dzisiaj to w ogóle miałem patrzeć jakieś na te routery Skaja. Tutaj następny, patrzcie, wyrzucony. Jestem ciekaw, czy to w ogóle jakieś parę złotych kosztuje, czy to jest, kurde, śmieciarz, śmietnik? Nie wiem. Co my tu mamy? A, tutaj takie, patrzcie, żaby znalazłem, ale one coś są jakieś trefne. Nie wiem. Ponoć one nieszczęście ze sobą niosą i mówię, a wywalę ją. A tu patrzcie, jakie na Wielkanoc zające lecą. I to też jest produkt nowy, patrzcie, jeszcze w folii. Trzy są takie, kurcze, te gesy. Ktoś wywalił, nie wiem. Pewnie jakiś, wiecie, bogaty człowiek miał za dużo. Chciał oddać. Tu mamy taki ten do treningu Tegesa, majoneza na nogi, wiecie, to jest dla takich leniwych, nie? Tak jak dla mnie trochę. Siadacie sobie, wiecie, pod biurko wkładacie takie coś, no i niby pracujecie w temacie, a efekty są chyba podobne jak u mnie. Tutaj nową znalazłem, taką, wiecie, do baterii, nie, no, jako prysznic. Czajcie, o co chodzi, co ja was będę uczył, jakby. Obcykanie jesteście. No alkoholu nie znalazłem, bo jest mój, ale te lustereczko znalazłem. I patrzcie, i tą dębową taką fajną buteleczkę będzie. Na święta się tam lekko przepłuka, no i będzie dla gości, nie? Będziemy polewać tam konkretnie. No i chyba to wszystko, nie wiem, powiem wam, że tak się, kurde, coś się boję, bo no tego towaru było trochę więcej, nie wiem, coś się rozeszło. Dzisiaj byli sąsiedzi na kawie. Kurde, ale powiem wam, no trochę mi chyba tu, no poginęło, jak to się mówi. A, tu mam jeszcze takie, patrzcie na te. To jest takie, wiecie, na ścianie wieszacie i tam. I te gesy, nie? A, tu mam te zwierzaki, ja już nie będę wyciągał, bo to jest do oddania już naszykowane. A, i tu jest drugi taki rower stacjonarny. Nie wiem, co z tymi rowerami. Powiem wam, dwa znalazłem. No i to oczywiście, nie? Też jest znaleziony. Już podłączony, to powiem wam, że to jest taki fajny. Taki buddyst, od buddy to jest takie. I to ponoć ma pomagać na głowę, wiecie, taki chill out, żeby człowiek tak się wyciszył, nie? Jeszcze nie zauważyłem, no ale niekiedy z pewnymi rzeczami trzeba zaczekać, jak to się mówi, więc czekam w temacie. A, nie wiem, czy widzieliście, nie prezentowałem wam tych magnetowidów chyba, a może widzieliście, ale niedługo będzie ich premiera. Zobaczymy, jak one śmigają, tam piloty, wszystko jest. A, jeszcze wam nie pokazałem tego telewizora. Dzisiaj właśnie znalazłem, patrzcie, on 60 funciaków w Lombardzie kosztował. I patrzcie, taki temat jest z tym telewizorem. On wszystko włącza się, odpala, bo to jest taki, żeby nie było lipy, patrzcie, z DVD. Ale jest taki temat, że odpalam go, on się świeci, tu wywala tam DVD, bere, że pobrał płytę i płyta w środku siedzi. Ja nie mogę jej w ogóle wyciągnąć, wiecie? I on zakręci, tak słychać, takie ćwiu. Nie wiem, może bym wam pokazał, ale patrzcie, tych, kurde, zasilaczy jest tyle, nie wiem, który to był zasilacz, ale do rzeczy, no, ona się zakręci i nie chce wyjść mi ta płyta i nie mogę innej włączyć. I nie wiem, jak mam temat przeskoczyć, może tam ktoś będzie, wiecie, się z was orientował konkretnie, dajcie znaka, jak to jest w tym temacie, byłbym bardzo wdzięczny.
No to chyba wszystko dzisiaj zaprezentowałem. Nie wiem, resztę towaru zginęło. Nie wiem, ktoś sobie przykolegował. Nie wiem. Więc nie ma, nie ma. Było, znikło, jak to w życiu, nie? Pozdrawiam, trzymajcie się.